27 października wspominamy błogosławionego Salvatora Molar Ventura, zakonnika i męczennika. Salvator urodził się 27 marca 1896 roku w Manises w hiszpańskiej Walencji w rodzinie ubogiej, prostej, ale kierującej się chrześcijańskimi zasadami. Ukończył tylko szkołę podstawową, na dalszą naukę nie pozwoliła mu bieda. Jako młody człowiek angażował się w życie swojej parafii. Uczył dzieci katechizmu, modlił się z nimi, szczególnie rozpowszechniał modlitwę różańcową. Sam uczestniczył w nocnych adoracjach, znany był też z dobroczynności. Zawsze pogodny, optymistyczny, uczciwy, w wieku 25 lat wstąpił do zakonu ojców franciszkanów. Pragnął w nim służyć jako brat zakonny. Po odbyciu kilkuletniej formacji 25 stycznia 1925 roku złożył śluby wieczyste. Wiernie naśladował świętego Franciszka. Był posłuszny, pokorny, ofiarny, pracowity i radosny. Zazwyczaj posługiwał w zakrystii. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii, gdy zmuszony był opuścić klasztor, początkowo ukrywał się u zaprzyjaźnionych dobroczyńców klasztoru, ale szybko ich opuścił, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Wrócił do rodzinnego domu. Tam aresztowano go pod koniec października. Był torturowany. 27 października 1936 roku został rozstrzelany w Picadero de Paterna. Miał 40 lat. Zginął tylko dlatego, że był katolickim zakonnikiem. Salvator został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez świętego papieża Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Salvator aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.